Kurde, no nareszcie znalazłem dobrą kartę. Od drona wziąłem. Jest 19:34, poniedziałek, 6 maja. Jadę pyskać. Wszystkie karty, te dobre, zostały u dziewczyny. Albo te puste, w miarę. Tutaj miałem tylko ten samsungowy szajs, który nie współpracuje z GoPro. No i resztę pozapełnianych kart. A tą wyciągłem z drona. Także trochę miejsca na niej jest, bo dopiero ją zacząłem używać. Miałem wziąć drona, ale stwierdziłem, że nie ogarnę i ciągnika, i drona jednocześnie. Także no, siema w kolejnym filmie. Opysk na ziemniaki. Opyskiwacz sobie przygotowałem w sobotę i nalałem do niego wody. Miałem pyskać w niedzielę po komunii, bo miało padać. Oczywiście nie padało. Dzisiaj jestem po pracy. Przed chwilą wróciłem o 19:00. I co wam powiem? Powiem wam, że dzisiaj też miało padać. I nie padało. I raczej nie ma zamiaru padać. A to jest do glebówka. Zobaczymy, jak podziała w takich warunkach. Kukurydza mama mówiła, że już jest tuż pod powierzchnią. Także zaraz będzie na wierzchu. Wszyscy trawy koszą, niebo widzicie takie pochmurzone. Pszeniczka się prezentuje tak. Czyli się poprawiła, w miarę ładna się zrobiła. Ciekawy jestem, jaki będzie efekt po zastosowaniu tego opysku. No bo na 3 hektary zapłaciłem 2000 z lekkim haczykiem. No i najlepiej to by było opyskać na taką wilgotną glebę, no ale z braku laku i czasu testuję tak. I mam nadzieję, że zadziała. Ponieważ, że bo dzisiaj miałem trasę, jutro jest też wyjazd do Łodzi, a w środę i nas nie ma. Także przez tydzień nas nie będzie. No to ziemniaki już by były na wierzchu. A wydaje mi się, że najpierw właśnie wypadałoby tym przedwschodowym popyskać opyskiem, a później ewentualnie poprawkę jakąś zrobić, żeby było czysto, żeby się później podczas kopania nie męczyć. Kuzyn tutaj trawę skosił. A, mówię, co mi tu zaszeleściło, ale to mi bluza spadła, zsunęła się. Miałem do niego podjechać i zobaczyć, jak mu to koszenie idzie, ale też czasu w sobotę nie znalazłem, bo też miałem wyjazd, bo kupił kosiarkę dyskową. Tutaj wjadę tutaj. No i najgorzej, bo w sobotę już nas nie będzie, a jakoś trzeba ciągnik na serwis zaprowadzić i nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. I tu od początku jeszcze kołeczki są wbite akurat w ścieżkę, bo później już poprawiłem swój błąd i zacząłem je wbijać obok jeszcze ścieżki, także tam dalej nie będą przeszkadzały, a tu muszę je wyciągnąć, żeby po nich nie przyjechać. Dubidubidu. Ogólnie to jak się zacznie kopać, to jest wilgotno, nie? Tylko chciałbym, żeby jeszcze na wierzchu było tak samo wilgotno, jak jest niżej.
ale chciałbym, żeby tak samo było wilgotno na wierzchu. Dobra, hydraulika, odblokowujemy do góry. I składamy maszynkę. Ustawiłem sobie 333 litry, bo za dużo nalałem. Także dawka sporowa. No i tu przez dekiel mi jeszcze zaczęło uciekać, jak mieszałem opysk, dlatego ten opyskiwacz jest trochę mokry, bo to spłukałem wodą. Co bym chciał jeszcze? Opyskiwacz do siebie dociągnąć. Się zablokowało oczywiście, jak zawsze. Drugi raz, jak będę pyskał, myślę, że ogarnę drona w międzyczasie, bo teraz bardzo trzeba kierownicą uważać, bo są medliny po prostu, nie? Zleciało to? Mam nadzieję, że zleciało. Dobra, i jeszcze raz dajemy i jedziemy. Trzeba ścieżki wygnieść na początek, później się będzie lepiej jeździło. Coś czuję, że nie doleciało na od początku. Od początku by poprawić, bo teraz się żółta ciecz zrobiła ładnie. No, taką dużą dawkę. O, tu ktoś chodził, jakieś zwierzątko. Większa dawka, może to poskutkuje i nie będzie najgorzej i kwas nie urośnie. A już trochę, o, zielono się zaczęło robić, jak widzicie, ostu pełno. I coś mi się wydaje, że do końca nie sięga chyba. Tak mogłaby być jedna jedlina w tamtą stronę, bo ta ostatnia będzie spryskana chyba w połowie. Takie mam wrażenie. Jedną beczką wszystko opyskam, także w miarę szybko mi to pójdzie. O, idealnie tutaj przechodzi belka. Co sobie chyba na samym końcu zrobię. A jak nie popada, będzie lipa, bo tu są takie piachy bardziej. Piąta i szósta. Wow, ale tu śladów. Ale zwierzyny tu łazi. Belkę jedną stroną chyba na pewno będę musiał złożyć, bo przedz jest za wąski. Dobra, to się dopyska. Jak będzie się robiło przedz? Ja pierdolę. Wiecie, co się zorientowałem? Że ścieżki z tamtej strony mam poznaczone, ale z tej już nie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tu jest ścieżka. Tu, bo widać wąską medlinę. Dobrze, że jeszcze robię. A ja sobie jadę, a na belkę nie patrzę. Super.
dobrze, że mi te węższe liny wychodzą, bo tak to ni hu hu by nie było widać. A tak to jeszcze idzie zobaczyć. Zastanawiam się, widzicie gdzie jest odcięcie, nie? O pysku, jak ładnie. Zastanawiam się, czy pokryje, ale raczej powinno pokryć. Nie, no jest. Dobrze, dobrze ścieżki porobione, przynajmniej ta. Jest dobrze zrobiona, belkę można trochę niżej dać. Wypoziomować ją. Tu jakiś krzaczek. Chyba nie ziemniak. No, ścieżki w ziemniakach, ścieżki w kukurydze. Wszędzie ścieżki. W zbożach też. Wygoda jest wam, powiem, z tymi ścieżkami. Się wjeżdża, nie zastanawia się człowiek gdzie. No akurat tutaj się nie zastanawiam, ale w kukurydzy chwilę trzeba przemyśleć, czy to jest ścieżka od prawego koła, czy od lewego, od prawej, czy od lewej strony. No to już takie oczywiste nie jest. Tam nie ma dwóch śladów wyznaczonych w kukurydzy. No, patrzcie. Już niektóre ziemniaczki są na wierzchu, bo tak z brzegu kopałem, żeby sprawdzić. To ten, na którego patrzyłem, miał 4-centymetrowego kiełka, 3, coś takiego. A tutaj już niektóre widzę, że na wierzchu wyglądają, ciepło jest, to rosną. Kurde, wiem, z drona by były fajne ujęcia, ale no w sumie aż tak się skupiać nie trzeba na kierownicy, ale znowu bym karty nie miał, także będzie jeszcze dużo okazji, żeby dronem ponagrywać, także nie bójcie się wykorzystać się go. No, tutaj znowu muszę wysiąść i kołeczki przestawić. Jaka jest zakładka? Dotąd pyskał. No! Także... No jest idealnie. Można powiedzieć. Ta dysza akurat idzie tutaj, gdzie poprzednia skończyła rozpylać. Także no, minimalna zakładka. Taki film na szybko wam nagrywam. Nic specjalnie ciekawego, ale z braku laku. No walek się nie wyłączył? Nie, nie wyłączył się. A dobra. Do góry beleczkę. A i tu jest trochę wąsko. I trochę to trochę mało powiedziane. Zapominam o tym rewersie tutaj na tym małym joysticku. O, i tu jest też idealnie do rowu ten przec. Tamte są trochę jakie? Za wąskie. Kurde. Tutaj się też nie wyrobię, a objadę dookoła tego kołeczka.
Dobrze, że ciągnik skrętny. Objechałem? O, prawie. Lekko go obdarłem. Dobra, lecimy dalej. Bidu, bidu. No, chwastu to już narosło. Troszku. No, jak jeszcze później powschodzi. No, jak później by jeszcze trochę chwastu wzeszło. No to się pysznie powschodowo. Jeszcze na dobitkę. Strasznie dużo ostu tutaj widzę, że jest. I dużo śladów. Po jakichś tam sarnach pewnie. Dobra, bo za długi ten film będzie. A to tylko moje gadanie, nic więcej. Trochę kamerę opuściłem, bo chyba wcześniej za bardzo do góry patrzyła. Teraz chyba jest lepiej. I tutaj jest taki piękny przejazd zrobiony właśnie do ścieżki, żeby tutaj koło lasu przejechać. No i tu niestety za wąski przedz wyszedł, źle coś pomierzyłem i na pewno trzeba będzie złożyć, no, belkę będzie trzeba złożyć. Chociaż troszkę. Dobra, i wyhaczyć. Wyhaczyć trzeba ścieżkę teraz. Kolejną. Oż mordeczkę, tutaj już mogłem dojść do wprawy. A nie, tutaj jest taka węższa. Ja pierdolę, tylko pytanie teraz, prawa czy lewa? Nie wiem, muszę iść przemierzyć na kroki. Ale wydaje mi się, że to jest prawa, tu będzie lewa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale wysiąść będzie trzeba. I przemierzyć. To znaczy zobaczyć, dokąd opysk sięgnął. Ale chyba nie, jest dobrze. Nie wysiadam. Albo nie wysiadam. Nie, nie wysiadam, jestem w ścieżce. To na pewno ten ślad. Tu prawy, tu lewy. Bo tutaj widzę idealnie, idealnie na styk. Dobrze jest, widzicie suki? Trafiłem w ścieżkę, idealnie. Już zostały się tylko trzy. Teraz zobaczymy, jak mi tu wyszło. Na pewno za wąsko zrobiłem, ale jakoś się tam, myślę, wykręcę. Na 5 razy. Dobra, tutaj przez opyskane. A tu ścieżka jest gdzie? Tu jest ścieżka. Ta jedyna na pewno. Nie będzie miała ziemniaka. O, zobaczcie. Tu już jest tak w miarę mokro, jak się trochę pogrzebie. Ciebie okijemy. Ciebie trochę też. No tu jest właśnie ten kawałek.
jedno do pyskania w tym uskoku. Belkę mógłbym podnieść trochę. Ją rozłożyć trzeba. Później się już będzie lepiej jeździło, bo będzie widać ślady. Kurde, jak bardzo tu cofnąć. Nie, dopyskałem tu przez, dobra. Lecimy. Jezu, które to ja rozkopywałem, to rozkopywałem. Tu jest ścieżka. No i zostanie idealnie. Na 36 arów jeszcze, nie z opysku. No i tutaj się pięknie nałoży. Trochę kombinacji jest. Belka z której strony się składa, chcę, żeby z tej się składała. Aczkolwiek może... Może nie będzie trzeba? Nie, na pewno będzie trzeba ją złożyć. Ej, nie. Dobrze będzie, nie zawadzi chyba. Kurde, za długi ten film wyjdzie. Już to wiem. Jeszcze jedna tu. I później się męcz i obrabiaj. Żeby w drzewo nie trafić, bo by było niemiło. No, pyskaj. Kurde, najgorzej właśnie przy takich jakichś krzakach, lasach robić. Bo to najłatwiej o coś zawadzić jest. Trzeba się skupiać. Pół biedy, że ta ostatnia sekcja belki się jeszcze składa na sprężynkach, także tam to by ocalało. Ale jak się złoży już na 15 metrów, to już dalsze części nie są na sprężynkach, nie? Trzeba by w las się wbić, żeby ładnie dopyskać. Bo inaczej nie będzie dopyskane. Nie uszkodzić, nie uszkodzić, nie uszkodzić niczego. Dobra, stać. W miarę. Ile chwastu? Sporo. Ale tu nie ma jak narożnika dopyskać. Chyba, że się obrócić. W sumie można. Jak jest ścieżka, to teraz się lepiej jedzie. Tam jeszcze przy końcu trzeba włączyć, bo jeszcze substancja do wszystkich spyskiwaczy nie dotarła, także mógłby być przestrzał. Także zrobimy nakładkę. Jeszcze mamy na 20 arów przed, to około pewnie 10 wyjdzie. Ojej, zwolnimy trochę, bo za duże ciśnienie się zrobiło. Żeby mi naprzed starczyło, bo by była lipa, jakby mi zabrakło. No i generalnie pięknie wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie. Bo tu już mi coś w dysze zaczęły pulsować nieładnie.
Tutaj przy 300 litrów to moment tej cieczy ubywa. Tutaj trochę za mało będzie. Kurde. Flaczek. A przez miał być najładniejszy. Nie, jeszcze z powrotem pojadę. Coś pewnie zostało. To się... skończyło się. Fuck. I nie wyszło pięknie. Nie, zaciągnie się trochę tej wody. Czystej wypłuczę się beczkę. To tam na pewno jeszcze jest. Pięknie się przepłuczę jeszcze opryskiwacz. Jeszcze na żółto się lało w rozwadniaczu. Litrów zaciągłem, także w miarę. Zobaczymy później, jak na przecu będzie chwast, to będziecie wiedzieli, co się stało, że tutaj małe niepowodzenie było. Z mojej strony jeszcze trochę by wypadało wody zaciągnąć, żeby tą resztkę wypłukać, bo później może będzie kukurydza pyskana, no to pasuje, żeby opyskiwacz był czysty. No i dobra, dysze prawie skończyły pyskać. No i dobra, ostatnie dysze jeszcze pyskają. O, już nie pyskają. Także czyściutki opyskiwacz. Belka. Przygotowany na następny opysk. Można jechać do domu. Dobra. Ciągnik przygotowany do trasy. Przedni obciążnik odczepiony. Opyskiwacz odczepiony. Nie wiem. Kogoś może chętnego znajdę, żeby mi go zaprowadził na serwis, bo trzeba to zrobić albo jutro, albo w środę, gdzie i tu mnie nie ma, gdzie w ten dzień mnie nie ma, niestety, także może się uda kogoś znaleźć. Także profilaktycznie naszykowane wszystko, tylko wsiadać i jechać. Dobra. W tym filmie to wszystko, więc standardowo, jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie i do następnego. Cześć!